trójkąt o mierze 10 stopni. Mamy do dyspozycji kątomierz, dwie półproste, ramiona kąta. Zacznijmy od tego, że wierzchołek kąta musi znajdować się tutaj, po środku tego kątomierza. Czyli wstawię tak kątomierz, żeby wierzchołek kąta znajdował się w tym miejscu. Teraz ustawiamy jedno ramię kąta tak, aby przecinało się z 0 stopni. 0 stopni jest z tej strony na naszym kątomierzu. Czyli tak ustawiam, żeby przecinało się z 0. A drugie ramię ustawiam na 10 stopni. Tu mamy 10 stopni. Popatrzmy, co nam wyszło. Wyszedł nam taki kąt. Ten kąt tutaj ma miarę 10 stopni. Sprawdźmy, czy dobrze zgadza się. Chciałam tylko zwrócić Waszą uwagę, że jeżeli byś spróbował zrobić tak, zaraz pokażę, w ten sposób, mamy tutaj wierzchołek, przecina się ramię z zerem i to ramię ustawimy na 10, czyli wygląda, że zrobiłam wszystko tak jak poprzednio, ale zobacz, łuk tego kąta jest na zewnątrz. Tu byłby kąt wklęsły, ten kąt miałby 350 stopni. To nie jest kąt 10 stopni. Kąt 10 stopni to jest taki kąt, który narysowaliśmy poprzednio. Wstawiamy wierzchołek, jedno ramię na 0, drugie na 10. To jest kąt 10 stopni, łuk jest w tym miejscu. 10 stopni to jest kąt ostry. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Mamy skonstruować kąt równy 70 stopni. Spróbuj zrobić to ćwiczenie na kartce papieru. Weź ekierkę, ołówek, kątomierz i narysuj sam. Nie na komputerze, tylko na kartce. Kąt 70 stopni i sprawdzisz się. Dam Ci tylko wskazówkę. Obejrzyj dokładnie swój kątomierz. Możesz mieć taki kątomierz, który ma dwa zestawy liczb. Od 0 do 180. Mój kątomierz ma tylko jeden zestaw liczb, ale bardzo często się zdarza, że jest jeden zestaw od 0 do 180 i z tej strony też jest zestaw od 0 do 180 liczony w drugą stronę. Zwróć uwagę, że aby stworzyć wtedy poprawnie kąt, patrzysz na ten zestaw liczb, gdzie ramię kąta przecina 0 stopni. Sprawdź też, gdzie powinien znajdować się wierzchołek Twojego kąta. Może to nie być tak jak u nas tutaj, jak w moim kątomierzu, środek dolnego boku kątomierza. Możesz mieć na przykład troszkę wyżej. Będziesz miał na pewno zaznaczony taki punkcik na kątomierzu, więc zanim zaczniesz rysować, obejrzyj swój kątomierz. W porządku, mam nadzieję, że spróbowałeś. Ja pokażę Ci, jak to powinno się zrobić. Wkładam najpierw kątomierz wierzchołek mojego kąta. Jedno ramię ustawiam na 0. Gdybyś po prostu to ramię sobie narysował i tak wstawił kątomierz, żeby przecinał 0 stopni i dotykał ten punkt wierzchołka. I drugie ramię ustawiam na 70 stopni, czyli tutaj. Gdybyś po prostu to ramię sobie narysował 70 stopni i powinien to być ten kąt od 0 do 70. Zobacz, od 0 do 70. Sprawdźmy, czy tak nam wyszło. O nie, zobacz, narysowałam kąt wklęsły. Jest źle zaznaczony łuk, czyli muszę odwrotnie akurat tutaj zrobić ramiona. Ty jak akurat tego problemu na kartce papieru byś nie miał, ponieważ sobie sam zaznaczasz łuk, ale ja tutaj muszę zwrócić uwagę, gdzie komputer mi zaznaczy łuk. Teraz zrobiłam poprawnie 70 stopni, sprawdźmy. Zgadza się. Zachęcam Cię do rozwiązania podobnych ćwiczeń na stronie Akademikana, ale również, żebyś spróbował sam skonstruować kąty na kartce papieru.